znajdujemy się na krakowskim Kazimierzu, w dawnej żydowskiej dzielnicy miasta. Przed wojną Kraków zamieszkiwało 65 tysięcy Żydów. Mieszkali oni w całym mieście, ale ludność najbardziej religijna już od średniowiecza skupiała się w obrębie Kazimierza, który kiedyś stanowił odrębne miasto. Ta liczna i różnorodna populacja pozostawiła po sobie rozmaite ślady, synagogi, cmentarze, budynki szkół i stowarzyszeń, ale także mniejsze, trudniej rozpoznawalne znaki i pozostałości. Takim drobnym, acz wymownym śladem po żydowskich mieszkańcach Krakowa są wnęki po mezuzach, które znajdziemy na budynkach niegdyś użytkowanych przez Żydów. Umiejscowione są na prawej framudze, trochę ponad poziomem przeciętnego wzrostu człowieka. Mezuza, z hebrajskiego odrzwia, jest to małe, często dekoracyjne pudełeczko, najczęściej w prostokątno-podłużnym kształcie, w którym znajduje się zwitek pergaminu. Na pergaminie jest odręcznie napisana modlitwa Szma Izrael, słuchaj Izraelu. Dotknięcie mezuzy przy wchodzeniu i wychodzeniu z domu jest błogosławieństwem dla niego i jego mieszkańców. Nazywam się Janina Naskalska-Babik, jestem licencjonowaną przewodniczką po Krakowie. Od kilku lat tropię ślady przedwojennych mieszkańców mojego miasta. W szczególności fascynują mnie te niepozorne, łatwe do przeoczenia ślady bytności, życia, estetyki, dbałości o szczegóły wnętrz. Ślady mieszkańców, których już nie ma. Tak natrafiłam na ślady po mezuzach, małych przedmiotach rytualnych, oznaczających żydowskie domy, sklepy i instytucje. Od kilku lat opiekuję się szlakiem krakowskich mezuz, którego stronę znajdziecie na Facebooku i dzięki niej i zaangażowaniu innych mieszkańców miasta wspólnie odnajdujemy nowe ślady. Jeśli Żydzi w Krakowie stanowili przed wojną 25% całej społeczności, zapewne zachowało się ich do dziś wiele. Niestety, jest to błędne założenie. Na szlaku mam około 50 adresów z całego miasta. Niektóre z nich łatwo znajdziecie, ponieważ oznaczone są specjalną tabliczką informacyjną. Większość z nich fotografuję i spisuję w swoim archiwum. Pokażę Wam niektóre z nich i opowiem, jakie znalazłam. Zapraszam do wspólnego poszukiwania. Znajdujemy się przy ulicy Koletek w Krakowie, w dzielnicy Stradom, na pograniczu między Starym Miastem a Kazimierzem, dawnej dzielnicy żydowskiej Krakowa. To tutaj, w tej pięknej kamienicy, znalazłam jeden ze swoich ulubionych śladów. Jest ledwo zauważalny. Znajdzie go tylko wprawne oko i takie, które wie, czego szukać. Jeśli wchodzicie do prywatnych kamienic, miejcie na uwadze prywatność i odrębność jej mieszkańców. Najlepiej zawsze uzyskać zgodę od któregoś z lokatorów lub właścicieli. W środku znajduje się wiele pięknych detali architektonicznych. Drewniana stara brama, stolarka balkonowa, umywalnia zewnętrzna, kolorowe płytki ceramiczne i dekoracyjna balustrada. Na drugim piętrze wypatrzyłam też bardzo niepozorny ślad po mezuzie. Cztery subtelne dziurki w drewnianej framudze po prawej stronie są starym miejscem mocowania mezuzy. Kto mógł mieszkać pod tym adresem? Niestety nie udało mi się tego ustalić. Gdy robiłam kwerendę w przedwojennych książkach adresowych Krakowa, wypisałam listę nazwisk mieszkańców tego domu. Z pewnością wielu z nich było Żydami. Posłuchajcie sami. Koletek 4, mieszkańcy. Dawid, kantor. Eisenbach Hanka, krawcowa. Izaak, handlowiec. Mojżesz, krawiec. Salomon, srebrnik. Marceli, handlowiec. Flora, współwłaścicielka realności. Zygmunt, kupiec. Bolesław Luster, urzędnik prywatny. Dawid, kupiec. Zanker Karol, dostawca filmów. Schrager Amalia, kupcowa. Zanker Kalman, doktor, agent ubezpieczeniowy. Salomon, kupiec. Leon, kupiec. I Helena, wdowa po przemysłowcu. Przywracanie ich naszej pamięci poprzez czytanie tej listy jest jak podróż w czasie do przedwojennego Krakowa, do
do dawnych imion, zawodów, grup etnicznych i społecznych, które kiedyś zamieszkiwały nasze miasto, a dziś ich już nie ma. Kolejny adres, pod który się udamy, znajduje się bardzo niedaleko i wiąże się z niezwykłą i nietuzinkową osobą, Sarą Schenierer. To tutaj, przy Świętej Agnieszki I, urodziła się i mieszkała przez pierwsze 2 lata swojego życia, o czym dowiedziałam się z jej biografii. Sara Schenierer była ortodoksyjną Żydówką, urodzoną w 1883 roku w Krakowie. Dzięki swojemu uporowi i charyzmie utworzyła pierwszą sieć szkół dla religijnych żydowskich dziewcząt. Była to jedna z pierwszych takich szkół na świecie, albowiem wcześniej w kręgach żydowskich nie istniała formalna edukacja kobiet. Szkołę swoją nazwała Beis Yaakov, co oznacza Dom Jakuba. Dzięki wsparciu ortodoksyjnej partii Agudas Izrael stała się ona bardzo popularna. W wielu miastach powstały jej filie, a w 1927 roku w Krakowie powstało seminarium nauczycielskie dla żydowskich kobiet przy ulicy Świętego Stanisława 10. Dzisiaj na świecie, tam gdzie mieszkają Żydzi ortodoksyjni, dalej działają szkoły Beis Yaakov. Jest ich około 1000. Do dziś w prawie wszystkich budynkach związanych z Beis Yaakov i Sarą Schenierer w Krakowie znajdziemy ślady po mezuzach. Tutaj znajduje się jeden z nich, prawie niewidoczny i zatarty. Znajdujemy się przed kolejnym, tym razem spektakularnym śladem po mezuzie. Jesteśmy przy ulicy Orzeszkowej 10. To tutaj przed wojną mieszkał ostatni naczelny rabin Krakowa, Józef Nehemia Kornicer. Józef Nehemiasz Kornicer urodził się w 1880 roku i pełnił funkcję naczelnego rabina Krakowa do 1933 roku. Po nim na tę zaszczytną funkcję nie wybrano już nikogo, a pełnił obowiązki naczelnego rabina jego syn Samuel Kornicer. Tak o przyjęciu Kornicera na stanowisko naczelnego rabina Krakowa pisał Nowy Dziennik, najbardziej popularna polskojęzyczna gazeta żydowskich zasymilowanych środowisk w Krakowie. Od dworca towarzyszyła rabinowi specjalna delegacja Gminy Wyznaniowej Izraelickiej, która wyjechała po niego aż do Trzebini. Od dworca krakowskiego, ulicami Lubicz, Potockiego, Starowiślą i Litlowską, aż do Starej Bożnicy jechał powoli rabin w powozie, za którym jechało kilkadziesiąt dorożek ze starszyzną gminy i świtą rabina w świątecznych, charakterystycznych strojach. Wielu starców z okazałymi, siwymi, patriarchalnymi brodami. Za dorożkami postępował kilkutysięczny tłum pieszy w odświętnych hałatach, przeważnie ludzi starszych. Tak samo liczny tłum zapełniał chodniki na całej przestrzeni wymienionych ulic, a każdy tłoczył się, aby dotknąć szaty rabina, a przynajmniej jego powozu. To też liczni policjanci konni musieli utrzymywać porządek. Na ulicy Starowiślnej i Litlowskiej wiele sklepów żydowskich było zamkniętych, a z okien i balkonów zwieszały się dywany. W ogóle ulice w dzielnicy żydowskiej przyozdobione i oczyszczone były odświętnie na przywitanie przybywającego rabina. W przypadku tego śladu dość szybko dowiedziałam się, kto mieszkał pod tym adresem. Informacja o miejscu zamieszkania ostatniego naczelnego rabina Krakowa znajduje się w archiwum miejskim. W księgach zgonu oraz wnioskach o dowody znajduje się dokładnie ten adres. Kolejną ciekawą historię znalazłam w oparciu o zewnętrzny ślad przy ulicy Augustiańskiej 26. Gdy przejdziemy przez bramę, znajdziemy się na typowym podwórku między kamienicami, z drewnianymi balkonami, wiszącym praniem i zaparkowanymi rowerami. Zaskoczeniem może być fakt, że gdy przejdziemy przez podwórko, znajdziemy się na ulicy Krakowskiej 31. Nie było mi łatwo znaleźć bohatera opowieści z tych kamienic. Gdy przeszukiwałam stronę Genealogy Indexer i wpisywałam adresy tych kamienic, znalazłam wiele nazwisk, które nic mi nie mówiły. Aż natrafiłam na ciekawą historię rodziny Wasserberg. Norbert i Fanny Wasserberg byli Żydami postępowymi i zasymilowanymi. Norbert był członkiem wielu organizacji pomocowych, radcą Izby Handlowej i Przemysłowej, radnym miejskim. Mieli 5 dzieci, w tym 2 lekarki, Dorę i Paulinę.
Udało mi się wyszukać dodatkowe informacje na ich temat. Dora była lekarzem-dentystą, pracowała w centrali kasy chorych na ulicy Batorego 3. Była też szefową oddziału stomatologii w żydowskim szpitalu na ulicy Skawińskiej. Paulina była lekarką chorób wewnętrznych. Miała swoją prywatną praktykę przy ulicy Grodzkiej 48. Długo poszukiwałam zdjęć obydwu sióstr, aż natrafiłam na książkę Krakowski szlak kobiet, przewodniczka po Krakowie emancypantek, a w niej cały rozdział o Paulinie Wasserberg. Innym źródłem informacji o przedwojennych mieszkańcach Krakowa mogą być też wyszukiwarki ofiar zagłady. Taka wyszukiwarka znajduje się na stronie Instytutu Yad Vashem z Jerozolimy. Tam znalazłam dwa świadectwa o okolicznościach śmierci sióstr Wasserberg. W czasie likwidacji obozu w Szebniach, będąc już w transporcie na egzekucję, popełniły samobójstwo, zażywając cyjan kali. Kolejny ślad jest dość nietypowy. Składa się z dwóch części. Śladu właściwego i nowej mezuzy. Jesteśmy na Józefa 42. Przed wojną znajdowało się w tym budynku stowarzyszenie Kovea Itim Letora, mieć czas dla Tory. Nową mezuzę, tablicę informacyjną oraz metalowy napis nad śladem liter zawiesiła ponad 10 lat temu izraelska grupa w celu ochrony przed zatarciem i zapomnieniem historii tego budynku. Dziś w tej kamienicy znajdują się głównie mieszkania na wynajem krótkoterminowy, o czym mogą świadczyć skrzynki z kodem na wejściu. Wewnątrz znajdziemy jeszcze jeden ślad po mezuzie oraz niespotykaną i wyjątkową balustradę w kształcie gwiazdy Dawida i zwojów Tory. Znajdujemy się przy ulicy Szerokiej, w sercu żydowskiego Kazimierza. Znalazłam tutaj aż 5 śladów. Jeden z nich chciałam Wam pokazać. Został niedawno wypełniony nową mezuzą. To kamienica, w sąsiedztwie której przed wojną mieszkał i nauczał rabin Natan Nata Spira. Synagoga, która stała nieopodal, nazywała się Na Górce. Niestety, została zniszczona w czasie wojny i po wojnie, a stojąca tu dzisiaj budowla powstała w latach późniejszych. Co ciekawe, zachowano kamienną framugę ze śladem po mezuzie z oryginalnego budynku. Rabin Natan Nata Spira żył w XVII wieku i był kabalistą. Nazywano go Megale Amukot, odkrywający tajemnice. Sławił się wielką mądrością. Był znany z tego, że rozmawiał z prorokiem Eliaszem twarzą w twarz. Dziś pozostała po nim tylko macewa na cmentarzu Remu przy ulicy Szerokiej, gdzie teraz się znajdujemy. Grób jest licznie odwiedzany, o czym świadczą karteczki z modlitwami, tak zwane kwitłech, pozostawione w jego sąsiedztwie. Nie wiem, kto zapełnił ten ślad nową mezuzą. Czy był to ktoś wrażliwy na historię i chcący upamiętnić rabina Natana Spirę? A może mieszka tu jakiś Żyd i w ten sposób wypełnia swoją religijną mitwę? Niemniej jest to zarówno ślad przeszłości, nieopowiedzianej historii, zapomnianego miejsca, jak i żywej pamięci i świadomości. A w Twoim mieście potrafisz znaleźć takie ślady? Spróbuj poszukać ich na własną rękę. Popytaj starszych, sprawdź strony internetowe, o których wspominałam, a wreszcie udaj się do miejskiego archiwum. To tam czeka na Ciebie historia Twojego miasta i dawni mieszkańcy. Bądź jak Megale Amukot, odkrywający tajemnice przeszłości.